rodzice obawiają się ciężkich reakcji, chociażby takich jak autyzm, prawda? Nie udowodniono, a wręcz wykluczono związki szczepień z występowaniem autyzmu u dzieci. Znaczy, to jest to. Encefalopatia. Zdarzają się sytuacje, że proszę sobie wyobrazić, że dziecko w pierwszym półroczu to jest albo przed, albo po szczepieniu, bo dostaje tyle tych szczepionek. Czyli wszystko, co się zdarzy w tych pierwszych miesiącach życia u dziecka, łatwo zakwalifikować jako niepożądany odczyn poszczepienny, bo wszystko, co się dzieje w 2 tygodnie po szczepieniu, należy traktować jako niepożądany odczyn poszczepienny i trzeba wyjaśniać, czy jest to związek czasowy, czy przyczynowo-skutkowy. I nawet gdyby już pomijając samo związek ten przyczynowo-skutkowy, tylko pozostańmy na związku czasowym, to ryzyko takiego odczynu związanego z encefalopatią to wynosi 1 na milion podanych dawek szczepionek. Podczas gdy, proszę Państwa, 1% dzieci, które choruje na prawdziwy krztusiec, ma uszkodzenia neurologiczne. Czyli tu mamy 1 na 100, prawda? A tam mieliśmy hipotetyczny związek czasowy 1 na milion. I dochodzimy do bardzo ważnego aspektu szczepień, że każdy wybór dziecka do szczepienia i podjęcie decyzji o szczepieniu jest w istocie szacowaniem ryzyka, prawda? Czyli korzyści płynących ze szczepień do ryzyka związanym z wykonaniem tego szczepienia. I to jest problem, który polega na tym dzisiaj, że ze względu na to, że szczepienia doprowadziły do zaniku większości chorób zakaźnych, z których nikt nie umiera, młodzi lekarze nie są w stanie przekonać rodziców, bo sami nie są przekonani, bo niczego nie widzieli, prawda? Czyli mamy taką sytuację, mamy zapomniane korzyści i wyolbrzymiane ryzyko, co Wam tu pokazałem na przebiegu tego krztusca.